jeden start. Cześć, witajcie w pierwszym wiosennym vlogu. Dzisiaj mamy 1 marca, zaczynamy nawożenie azotowe. Dzisiaj zaczynamy nawozić rzepak. Dzisiaj mamy piątek. We wtorek zaczęliśmy ogólne nawożenie siarką. Wczoraj, czyli 28 lutego, skończyliśmy nawożenie siarką, bo sypaliśmy siarkę na zboża. A dzisiaj mamy 1 marca i zaczynamy nawożenie azotowe. Na pszenicę jeszcze w tym tygodniu nie będziemy sypali, na pewno. Tak, dobrze widzicie, w tym roku jest zmiana ciernika do rozsiewacza, ale to tylko na pierwszą dawkę. Także spokojnie. Pronar też będzie siał nawozy, ale to na drugą dawkę dopiero. A przełożyliśmy rozsiewacz do małego case'a z tego względu, że no po prostu raz, że więcej możemy sobie pozwolić na sypanie. Ma szersze trochę opony, z tego względu tylko sypiemy pierwszą dawkę case'em. Saletra litewska. Jeszcze została nam z poprzedniego sezonu. A też no tego pronara musimy trochę odciążyć, bo ciągnik nie jest pierwszej nowości. O, tak sobie weźmiemy ciach, dwa woreczki. Jest dużo lepiej niż ładowaczem 80. Sypiemy na rzepak około tam 300 chyba kilo. Od razu łąkę Paweł nawiezie. Przyczepa brudna od wapna, ale to widzieliście vloga z rozładowywania tira, a poza tym to, co nam się nie udało wysypać na polu wapno, to teraz wysypujemy
wysypaliśmy w domu, a teraz przewoziliśmy. W sumie tata już przewiózł dwa auta, jeszcze jedno auto zostało do przewiezienia. Dużo sprawnie idzie. No maksymalnie saletry Paweł nasypał do niego, bo to już w sumie jesteśmy w połowie nawożenia na rzepak. Nie zostało nam jeszcze jakieś 15 hektarów. 16 hektarów do nawiezienia. Z 32 w tym roku. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz ładowaliśmy Pronarę nawozy do rozsiewacza, którą chyba w 2012 roku, jak był turnowy i jeszcze 80 posialiśmy nawozy. Tak, to było wtedy. Zobaczymy, jak pozwolą fundusze. Może się uda kupić koła po prostu węższe do case'a i wtedy już case'em będziemy siali na pewno wszystkie dawki. Zaraz się przesiądę do Pawła do case'a, to wtedy coś opowiadamy o kejsie, jak się sieje i w ogóle. Limitera nie słychać? Co? Limitera nie słychać? Ale najważniejsze jest, że wszystko jest spokojne.
Ile w tym stawku wody? Jakby wody tam nie było, to byś do toła pojechał, co nie? Paliwo wszystkie wypaliłeś. Co? Ale to go podnosi. Jakim biegiem 14 jeździsz? Dwie przyczepy. To też pewnie będzie siał zaraz. Tutaj? No jeszcze nie wiadomo. No bo jak tam będzie mokro na tym, na... to będziesz pewnie saletę sypał. No nie tak? Chyba nie przypniesz otryskiwać do chowego. Babu ma chęć.
A ile musi mieć na te tarcze obrotu, żeby maksymalnie? Teraz ten pomaż jeszcze by ci się przydał. Co ty jeszcze taki chopek narobił? Dużo ci jeszcze zostało z tej Dąbrowy na wodzu? Będziesz wywalił kolejny. A Czyżyk się nie pytał się ten, jak to czy na górkach waga nie wariuje. Brunarze chyba głośniej krzyczy. Wszystko będzie już. Nie, 20 hektarów, tak? Pokazuję teraz. No.
3:15. Co? No i co? W ciągu 10 minut mamy posiane 5 hektarów. Przepraszam, 6. Jest 6 w kawałku. Dosypiemy po głowie tutaj nawóz. I on przejeżdża na kolejne pole na 3 hektary. Na pole, gdzie był wlot z orki pod rzepak, a my wracamy sobie do domu i będziemy czekać, jak przyjedzie. No i co, w tym vlogu chyba to by było na tyle. Myślę, że teraz będą pojawiały się częściej vlogi, no bo z racji tego, że będzie coraz więcej pracy i wiosenne siewy wapna i uprawa i siewy zbóż. No dobra, to co? Ja kończę tego vloga. Trzymajcie się. Na razie, hej. Pamiętajcie o zostawieniu łapki i suba. Do następnego.